każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem, grzech jest przestępstwem zakonu. Inny przykład mówi nam jeszcze, każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A więc grzech jest przekroczeniem prawa. Ale jakiego prawa? Przeczytajmy. Prawdą jest, że grzech poznałem tylko dzięki prawu. Nie znałbym bowiem namiętności, gdyby mi prawo nie powiedziało, nie będziesz pożądał. O jakim prawie tutaj mówi nam apostoł Paweł? Oczywiście o 10. przykazaniu zawartym w dekalogu, w biblijnym dekalogu.